Na szeptanki zaprasza Hanka. Badajcie tajemnice razem ze mną. Ta historia ma wszystko, czego trzeba, aby stała się kanwą dobrej książki kryminalnej lub sztuki teatralnej. Tajemnicza postać ofiary, dziwne okoliczności wydarzeń, trucizna w płaszczu, niesamowita sceneria, w której odnaleziono ciało, mnóstwo pytań i tajemnic. A na dalszym tle tajemnicza katastrofa samolotu sprzed lat, którą ktoś jednak przeżył. Jak się domyślacie, jest to jednak historia najzupełniej prawdziwa, która do dziś zachęca do główkowania fascynatów zagadek kryminalnych. Zima 2015 roku, dokładnie 10 grudnia. Starszy pan w dłuższej kurtce, czymś w rodzaju płaszcza, mokasynach i spodniach z materiału zmierza do samolotu. Zamierza pokonać drogę z Lahore w Pakistanie do Londynu. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie to, że mężczyzna wyróżnia się spośród innych pasażerów, którzy podróżowali w grudniu z naręczami bagażu. Tymczasem pan w płaszczu nie miał przy sobie zupełnie nic, nawet bagażu podręcznego, a przecież wyruszałby pokonać prawie 5000 mil, czyli ponad 8300 km w pierwszym etapie drogi, a później, jak miało się okazać, kolejne prawie 200 mil na północ do Saddleworth. To z kolei teren turystyczny, który przyciąga wielbicieli wędrówek przez wymagające wrzosowiska. Nic dziwnego, że starszy pan wyglądający na emeryta, zupełnie nieprzygotowanego na turystyczną trasę, zwrócił uwagę właściciela pubu Mela Robinsona. Zauważył on przybysza o godzinie 14, 11 grudnia i od razu ocenił go jako bardzo dziwnego i tajemniczego. Wrażenie to pogłębiło się, gdy mężczyzna poprosił o to, by wskazać mu drogę na szczyt góry wznoszącej się nad wodnym zbiornikiem Dovestone. Góra miała 1500 stóp wysokości, a turysta w płaszczu nie wyglądał, jakby za chwilę miał ją pokonać, tym bardziej przed zmrokiem. Właściciel pubu zdecydował się na ostrzeżenie przybysza, któremu przypomniał, że wejście na górę to jedno, ale sporo czasu zajmuje również wędrówka w dół. Dla osoby, która nie zna terenu, nie ma odpowiedniego sprzętu i butów, może to być bardzo niebezpieczne, szczególnie o zmroku. Przybysz jednak nie wydawał się szczególnie przejęty ostrzeżeniami, ale grzecznie podziękował, po czym wyruszył, zupełnie ignorując mgłę, deszcz i chłód. 12 grudnia Stuart Crowder wybrał się na trasę rowerową po stromych zboczach górskich ścieżek. W przeciwieństwie do tajemniczego turysty, był on jednak bardzo dobrze przygotowany na wyzwania związane z tym terenem. Był doświadczonym rowerzystą górskim, co nie znaczy, że przyroda jakoś specjalnie go szanowała. Nie szczędziła mu sprawdzianów na trasie. Zafundowała mu burzę i ulewny, marznący deszcz. Jakież było zdumienie stewarda, kiedy zauważył, że na wzgórzu leży jakiś mężczyzna w nieprzemakalnej kurtce. Rozbawiło go nawet podejście turysty, który najwyraźniej sądził, że kurtka przeciwdeszczowa uczyni go godnym przeciwnikiem dla szalejącej burzy i ulewnego deszczu. Rowerzysta oczywiście zdał sobie sprawę, że nieprzemakalne okrycie to o wiele za mało, by wytrwać w zdrowiu w takiej pogodzie. Toteż zaczął krzyczeć do mężczyzny, żeby natychmiast się podniósł, bo ten deszcz nie ustanie szybko. Rozszalała przyroda jednak zagłuszyła krzyk Crowdera. Nie miał więc on żadnego innego wyjścia, jak tylko zbliżyć się do mężczyzny i przemówić mu do rozsądku. Kiedy jednak był już blisko, zaczęła do niego docierać myśl, że cała ta sytuacja jest absurdalna i nawet zupełnie niedoświadczony turysta wpadłby na to, że grzmoty, ulewa i wiatr nie są wymarzonymi warunkami na wylegiwanie się na zboczach wzgórz. Rowerzysta już wiedział, że musiało się coś stać i po kilku krokach jego przeczucia się potwierdziły. Wstrząśnięty zauważył, że starszy pan wcale nie delektuje się burzą na wrzosowiskach, ale nie żyje. Natychmiast wezwał pomoc, zespół wolontariuszy Mountain Rescue. Ratownicy nie mieli raczej wątpliwości co do tego, że dziwny turysta przecenił swoje siły i kiedy wdrapał się na wzgórze, jego serce odmówiło posłuszeństwa. Najwyraźniej dostał ataku. Wówczas sprawa nie wydawała się jeszcze ani trochę podejrzana, ale pierwsze pytania pojawiły się, kiedy policja przybyła na miejsce i usiłowała znaleźć jakikolwiek dowód tożsamości starszego pana. Szybko się okazało, że identyfikacja nie będzie taka prosta i na pewno nie pomoże w niej 160 funtów.
bo właśnie to udało się znaleźć w kieszeni płaszcza. Zresztą kwota sama w sobie zastanowiła policjantów. Oczywiście każdy z nich w życiu słyszał o wyższych, ale nawet tej sumy niełatwo byłoby wydać na górskim szczycie. Nie mieli pojęcia, po co taka gotówka byłaby mężczyźnie na wrzosowiskach. Poza tym nie mogli zrozumieć, dlaczego starszy pan trzyma pieniądze luzem w kieszeni, szczególnie w taką pogodę. Nie robił tak w tych czasach właściwie chyba nikt. Turysta nie miał przy sobie portfela, saszetki, ani nawet foliowego woreczka, w którym mógłby zabezpieczyć gotówkę. W kieszeni mężczyzny znaleziono ponadto pudełko z lekarstwami podpisane tyroksyna sodium w języku urdu i w angielskim. Język urdu to jeden z 27 urzędowych Indii, ale dla nas istotne jest to, że w 1947 roku stał się językiem urzędowym w Pakistanie. Medykament kojarzony był z leczeniem schorzeń endokrynologicznych i metabolicznych, zazwyczaj związanych z nieprawidłowym funkcjonowaniem tarczycy. To już zupełnie zdezorientowało mundurowych, którzy zrozumieli, że starszy mężczyzna najwyraźniej nie był osobą zdrową, to też jego wyprawa wyglądała tym bardziej dziwnie. Nie był do niej przygotowany ani pod względem fizycznym i zdrowotnym, ani pod kątem ubrania i obuwia. Nie wybrał też właściwej pogody i nie zabezpieczył swoich pieniędzy, choć gdy wybierał się na wędrówkę, już wiedział, że może go spotkać co najmniej deszcz. Policja ewidentnie stała u progu zagadki, która jednak miała się jeszcze tylko pogłębić. Nie dość, że Saddleworth Moore miało swojego pierwszego Johna Doe, to jeszcze za chwilę miało się doczekać pierwszej kryminalnej legendy. Neil Dovston, jak mieszkańcy ciepło nazywali nieznajomego przybysza, odwołując się do miejsca, w którym go znaleziono, jak się okazało, wcale nie umarł na atak serca. Całą okolicę zelektryzowała wieść, że mężczyzna zmarł w wyniku zatrucia strychniną. Zawrzało. Czy dziwny turysta popełnił samobójstwo? Czy został otruty? A może był szpiegiem, który połknął specjalną tabletkę, by uniknąć konfrontacji z wrogiem, który mógłby z niego wydobyć cenne informacje? Na pierwszy rzut oka wszystkie te teorie wydawały się jakiś sens mieć, ale już na drugi i trzeci nie do końca. Rzeczywiście strychnina była ewidentną trucizną, o czym wiedziano powszechnie. W Wielkiej Brytanii zwalczano nią gryzonie, a w Pakistanie dzikie psy. Zdecydowanie jednak nie jest to pierwszy wybór osoby, która pragnie zakończyć swoje życie. Po użyciu tej substancji z całą pewnością odejście nie byłoby łagodne i szybkie, a wręcz przeciwnie. Należałoby się przygotować na istny koszmar. Podobnie zresztą sprawa ma się w przypadku szpiegów, którzy wprawdzie otrzymują tabletkę, by w razie potrzeby szybko rozstać się z życiem, ale na pewno nie jest to strychnina, lecz zazwyczaj inne trucizny, które nie powodują dolegliwości bólowych i nie przysparzają dodatkowego cierpienia. Wyglądało na to, że mężczyźnie ktoś podał akurat tę substancję, bo zwyczajnie była w miarę dostępna, możliwa do stosunkowo łatwego pozyskania. A najwyraźniej osoba, która zamierzała jej użyć, nie troszczyła się o to, by skutek był komfortowy dla mężczyzny. Jednak i to nie składało się do końca w logiczną całość. Świadkowie mówili bowiem, że mężczyzna przybył w tę stronę sam. Nie widziano, by ktokolwiek za nim szedł. Z nikim też się nie kłócił. Mimo to śledczy postanowili jak najszybciej zidentyfikować zmarłego i sprawdzić, czy w jego życiu był ktoś, przed kim mógł on uciekać lub kogo się bał. Chcieli sprawdzić, czy choćby potencjalnie istniała osoba, która mogła podążyć za mężczyzną na wrzosowiska, by zabić. Policjantom pomógł przypadek, ponieważ lekarz przeprowadzający sekcję zauważył, że Neil miał za sobą operację biodra, podczas której wszczepiono mu specjalne płytki chirurgiczne mające swój numer seryjny. Pozwala on zidentyfikować pacjenta. Szybko się okazało, że numer wskazuje na użycie płytki w Pakistanie, w szpitalu w Lahore. Następne kroki prowadziły do Davida Laytona, który był pacjentem tego właśnie szpitala i otrzymał tę konkretną płytkę. Policjanci wreszcie mogli zbadać przeszłość i obecne życie ofiary z wrzosowisk. Okazało się, że David był skonfliktowany ze swoją rodziną, którą wskutek nieporozumień w końcu opuścił. Najwyraźniej zdecydował się odciąć zupełnie od rodziców, ponieważ zmienił swoje żydowskie nazwisko Lautenberg na Lytton. Dożył 67 lat, a ostatni z nich spędził samotnie w Pakistanie,
dokąd przeniósł się w 2006 roku. Wcześniej mieszkał w Londynie. Tam jednak spotkał go ogromny cios. Jak potem opowiadał jego brat, mężczyzna z natury był samotnikiem, dlatego był bardzo szczęśliwy, że udało mu się spotkać miłość swojego życia, Maureen Toogood. Kobieta odwzajemniła jego uczucia i zostali parą. Natomiast mężczyzna, jak się okazało, przywiązywał ogromną wagę do ciąży swojej ukochanej, którą bardzo przeżywał. Oczekiwał potomka, który miał być niezwykle ważną osobą w jego życiu. Niestety Maureen straciła dziecko, a niedoszły ojciec popadł z tego powodu w wielkie przygnębienie. Nie mógł się pogodzić z tym, że nie dane mu było poznać i wychować swojego dziecka, co odbiło się zresztą również na jego związku. Tym sposobem wskutek przykrych wydarzeń stracił dwie najważniejsze osoby w jego życiu. David w Pakistanie mieszkał przez 9 lat, ale jak się okazało, przez ten czas nie nauczył się ani jednego słowa w języku urdu, co oznaczało, że nie szukał kontaktów z miejscowymi i najwyraźniej nie znalazł nowych lokalnych przyjaciół. Niemniej jednak sąsiedzi poinformowali policję, że tydzień przed śmiercią, na początku grudnia, David zaczął zachowywać się bardzo nietypowo, a mianowicie gorączkowo biegał po lokalnych biurach podróży, prosząc o szybkie zorganizowanie biletu do Londynu i z powrotem. Zresztą fakt, że zamierzał wrócić do Pakistanu, ewidentnie wskazuje na to, że nie wybierał się tam, by zakończyć swoje życie. Niemniej jednak dla sąsiadów stało się jasne, że mężczyzna przed kimś uciekał, czegoś się bał. Działo się w jego życiu coś nietypowego, co wprawiało go w wielki niepokój. Ostatecznie mężczyzna przyleciał do Londynu 2 dni przed śmiercią, a tam spotkał się ze swoim starym przyjacielem Salimem Akatarem. Ten z kolei podrzucił go do Travelodge w Ealing. Udało mu się zdobyć hotel na 5 dni, co kosztowało 370 funtów. I tu pojawiła się jeszcze jedna zagadka, ponieważ David, który planował kilkudniowy pobyt, zniknął już po jednej nocy. Czy w hotelu pojawił się ktoś, przed kim uciekał? Czy prześladowca był na jego tropie? A może David przyjechał z jakąś tajną misją, która mu się nie udała, ponieważ na przykład ktoś go zdemaskował? Czy jest możliwe, że w tej sytuacji nie miał innego wyjścia, jak tylko uczynić się niemym na zawsze, więc nieszkodliwym dla sprawy? Ale dlaczego nie użyłby powszechnego wśród szpiegów cyjanku? Całe to szpiegowskie wyjaśnienie nie brzmi oczywiście szczególnie racjonalnie, ale szczerze mówiąc właściwie nie istnieje inne, które wyjaśniałoby tę całą sprawę od początku do końca. Wszystko wskazuje na to, że tak naprawdę nikt nie wiedział, co spotkało Davida, który wcześniej nikomu z całą pewnością nie kojarzył się ze szpiegiem. Wręcz przeciwnie. Jego brat uważał, że był romantycznym człowiekiem trochę nie z tej epoki. Wrażliwym i ciekawym ludzkiego umysłu. Kiedyś planował nawet zostać psychiatrą, założyć rodzinę i żyć spokojnie. Ostatecznie jednak po kilku porażkach w kontaktach z najbliższymi zdecydował się na samotne życie, które zostało gwałtownie przerwane w tajemniczych okolicznościach. Bliskich Davida, jak również wiele innych osób, które zainteresowało się sprawą, do dziś męczy mnóstwo pytań. Nawet jeśli przyjąć proponowaną przez koronera wersję o samobójstwie, to dlaczego mężczyzna przybył akurat w te strony, z którymi nie miał nic wspólnego i najwyraźniej w ogóle ich nie znał? Co sprawiło, że po przyjeździe do Londynu i po spotkaniu z przyjacielem, który podrzucił go do hotelu, nagle wyjechał, spędziwszy tam zaledwie 1 noc? Salim był tym bardzo zdziwiony, ponieważ był pewien, że zobaczą się jeszcze nie raz i mają sporo czasu na kolejne spotkania w ciągu najbliższych dni. Jedna z teorii, która miała przynieść rozwiązanie tej sprawy, odwoływała się do samolotu Douglas DC-3, który rozpadł się nad wrzosowiskami 66 lat wcześniej. Jak pamiętali świadkowie, samolot przelatywał nad tym terenem, gdy nagle otoczył go dym, jakby gęsta mgła. Pilot nie mógł nic zrobić. Maszyna trafiła w szczyt wzgórza, stanęła w ogniu, aż w końcu spadła. Był to ostatni dzień dla 24 pasażerów i członków załogi. Niesamowitym zbiegiem okoliczności był fakt, że zaledwie godzinę później mały samolot typu Proctor podzielił los Douglasa, zaledwie 40 mil od miejsca pierwszych wydarzeń. Tym razem odeszło 4 pasażerów. Badacze uznali, że być może mężczyzna przybył w to miejsce, aby oddać hołd współpasażerom, skoro on sam cudem przeżył. W
Okazało się jednak, że choć istotnie jeden z pasażerów ocalał i żyje do dziś, nie był to jednak nasz bohater. Czy jednak mimo to pożegnać jakąś osobę, która straciła wtedy życie? Czy może udał się tam, aby poszukać czegoś, co rzekomo zostało na miejscu tych wydarzeń, do dziś nieodnalezione? Czy sam chciał wyjaśnić jakąś zagadkę i potrzebna mu była swego rodzaju wizja lokalna? Tego nie wiadomo, ale nie ma na to żadnych dowodów. Nie wydaje się, aby mężczyzna mógł być związany ze sprawą samolotu Douglas DC-3. Nie można jednak tego wykluczyć. Być może jednak wskutek tego, że mężczyzna wiódł raczej samotnicze życie, bliscy mogli zwyczajnie nie wiedzieć, że ma jakieś miłe wspomnienia związane z tym miejscem, do którego z jakiegoś powodu mógł chcieć wrócić. Z drugiej strony wówczas musiałby choć trochę znać tę okolicę, a jednak w pubie pytał o wskazówki, które miałyby mu pomóc trafić na wybrane wzgórze. Można przyjąć, że ostatnia wizyta miała miejsce wiele lat wcześniej i mężczyzna nie był już pewien drogi. Nie jest wykluczone, że pierwotnie wcale nie zamierzał zrobić sobie krzywdy, ale pod wpływem jakichś niespodziewanych emocji podjął taką właśnie spontaniczną decyzję. Kupił wprawdzie bilet powrotny, ale ostatecznie uznał, że nie ma do czego wracać. Nie tłumaczy to jednak, skąd w takim razie miał truciznę, skoro wcale nie planował jej użyć. A może jednak brał to pod uwagę, ale nie podjął ostatecznej decyzji, gdy wyruszał na wrzosowiska. Jedna z teorii na temat związku mężczyzny z Saddleworth mówi o tym, że był on dzieckiem adoptowanym i dowiedział się o tym bardzo późno, co stało się zarzewiem konfliktu z rodzicami adopcyjnymi. Pod koniec życia miał poszukiwać swoich biologicznych rodziców, którzy mogli pochodzić z okolic, w których zdecydował się zakończyć życie. Okazuje się jednak, że ta teoria opiera się głównie na plotkach, a być może nawet zwykłych wymysłach osób, które podają się za znajomych jego rodziny, ale w żaden sposób nie można tego potwierdzić. Jednak cała teoria z tym, że mężczyzna sam zaaplikował sobie akurat tę truciznę, nie wydaje się przekonująca, głównie dlatego, że ta substancja powoduje naprawdę okropne skutki. Trudno wyobrazić sobie powód, dla którego nie można byłoby użyć jakichkolwiek innych środków, chociażby przeciwbólowych, by dużo łagodniej zrealizować swój plan. Do dziś w tej sprawie niewiele się wyjaśniło i właściwie wszystkie teorie, o których wspominałam, wydają się równorzędne. Nawet te najbardziej fantastyczne, o szpiegu czy jednym z ocalałych pasażerów, wcale nie wydają się gorsze niż inne. Te o samobójstwie czy śledzącym mężczyznę napastniku. Niesamowite, że do tej pory nikt nie potrafił znaleźć dodatkowych śladów, które poprowadziłyby śledztwo w jakąkolwiek konkretną stronę. Nie udało się nawet ustalić, jaki właściwie związek miał David z tymi stronami. Wypytywano wiele osób, jednak żadna nie kojarzyła nikogo, kto dawno temu mógłby być Davidem. Nikt nie kojarzył rodziny, która wyprowadziłaby się nagle z małym dzieckiem, ani zaginionego chłopca, który miałby odnaleźć swoje miejsce na świecie po latach. Czy więc to miejsce było wybrane zupełnie przypadkowo? Czy ktoś mu o nim opowiadał? A może kiedyś dawno temu był tu zupełnie przypadkiem, na przykład przejazdem, i wydarzyło się tu coś, co na zawsze odmieniło jego życie lub po prostu utkwiło mu w pamięci? Być może kiedyś się tego dowiemy. Tymczasem jestem ciekawa, czy Wam cała ta sytuacja coś mówi. W jaki sposób oceniacie zachowanie i decyzje Davida? Jak myślicie, dlaczego znalazł się w tych stronach? Co łączyło go z wrzosowiskami? Zdaję sobie oczywiście sprawę, że wszystkie nasze domysły będą tylko zwykłymi spekulacjami, ale właściwie nic innego nam nie pozostaje. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za ten czas razem. Oczywiście zachęcam Was do wypowiadania się w komentarzach, które czytam z bardzo wielką uwagą, zresztą dobrze o tym wiecie. Myślę, że wszyscy inni, którzy zaglądają na kanał, również z ogromnym zaciekawieniem wczytują się w sekcję komentarzy. Zachęcam do tego, byście zajrzeli na Instagram i Facebooka, gdzie znajdziecie zdjęcia obrazujące tę sprawę. Jestem również na Spotify i SoundCloudzie. Zostawiajcie łapki w górę, jeżeli materiał Was zaciekawił, a jeśli mielibyście ochotę zostać patronem kanału, to zerknijcie w link do Patronite. A wszystkim, którzy są już patronami, bardzo serdecznie dziękuję. A teraz już, kochani, tradycyjnie już życzę Wam zdrowia i dobrego tygodnia, dużo słońca. Do usłyszenia.